Staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Joseph Sheridan Le Fanu. Zielona herbata. Prolog. Niemiecki lekarz Martin Hesselius. Aczkolwiek odebrałem staranne wykształcenie w zakresie medycyny i chirurgii, nigdy nie praktykowałem żadnych z tych specjalności. Niemniej studia nad każdą z nich interesują mnie dogłębnie. Nie lenistwo, ani też kaprys były powodem, który mnie odciągnął od mego zacnego powołania. Przyczyną było zgoła drobne skaleczenie nożem używanym do sekcji. Drobiazg ten kosztował mnie utratę dwóch palców, które mi natychmiast amputowano, a także, o ileż boleśniejszą, utratę zdrowia, bom od tego czasu nigdy całkiem nie wydobrzał i nigdzie nie udało mi się zagrzeć miejsca. Wśród moich wędrówek zaznajomiłem się z doktorem Martinem Hesseliusem, wędrowcem takim jak ja i, podobnie jak ja, lekarzem i entuzjastą swojej profesji. Różnica między nami polegała na tym, że on wędrował dobrowolnie, był bogaty, jeśli nie w sensie takim, jak rozumiemy bogactwo w Anglii, to przynajmniej miał się dobrze, jak to zwykli mówić nasi przodkowie. Gdym ujrzał go po raz pierwszy, był starcem. Miał bez mała o 35 lat więcej niż ja. W osobie doktora Martina Hesseliusa znalazłem swego mistrza. Wiedza jego była ogromna, a do przypadków chorobowych podchodził z dużą intuicją. Był człowiekiem zdolnym przepełnić uczuciem lęku i uwielbienia takiego młodego entuzjastę jak ja. Mój podziw dla niego wytrzymał próbę czasu i okazał się silniejszy niż śmierć, co nas rozdzieliła. Pewien jestem, że był dobrze uzasadniony. Przez 20 lat bez mała sprawowałem funkcję jego sekretarza do spraw medycznych. Mojej pieczy powierzył swą olbrzymią kolekcję dokumentów, polecając, bym ją uporządkował, skatalogował i powiązał. Jego sposób podchodzenia do niektórych przypadków jest ciekawy. Pisząc, używa dwóch odmiennych metod. Opisuje, co widział i słyszał, tak jakby to zrobił inteligentny laik. Potem, zależnie od tego, czy przez własne drzwi wyprowadził pacjenta na światło dzienne, czy też przez bramy ciemności do otchłani zmarłych, wraca raz jeszcze do tego opisu i używając terminów swej sztuki z całą mocą i oryginalnością geniuszu, przystępuje do dzieła analizy i stawiania diagnozy. Tu i ówdzie uderzał mnie jakiś przypadek, co mógł zabawić lub przerazić nieznającego się na rzeczy czytelnika, którego zainteresowania przedmiotem ma inny charakter niż zainteresowanie specjalisty. Z niewielkimi poprawkami, głównie pod względem języka, zmieniając oczywiście nazwiska, przepisując, co następuje. Narratorem jest dr Martin Hesselius. Wynalazłem to w stercie zapisków medycznych, jakie poczynił w czasie podróży po Anglii, mniej więcej 64 lata temu. Rzecz ciągnie się przez całą serię listów do jego przyjaciela, profesora Van Loo z Leidy. Profesor ten nie był lekarzem, lecz chemikiem, a także człowiekiem oczytanym w historii, metafizyce i medycynie. W swoim czasie napisał też sztukę. Opowieść przeto, choć mniejszej może wartości jako sprawozdanie lekarskie, siłą rzeczy napisana jest w sposób zdolny zainteresować przeciętnego czytelnika. Jak wynika z dołączonej notatki, listy zwrócone zostały doktorowi Hesseliusowi po śmierci profesora w roku 1819.
Niektóre z nich pisane są po angielsku, inne po francusku, lecz większość po niemiecku. Jestem wiernym, choć zdaję sobie sprawę, niezbyt zręcznym tłumaczem i mimo, że tu i ówdzie opuszczam niektóre ustępy, niektóre zaś skracam oraz przedstawiam inne nazwiska, nic od siebie nie dorzuciłem. Rozdział pierwszy. Doktor Heselius opowiada o spotkaniu z pastorem Jenningsem. Wielebny pastor Jennings jest wysoki i szczupły, lat średnich, ubiera się starannie ze staroświecką dokładnością i skłonnością do zachowywania rytuałów. Jest oczywiście nieco wyniosły, ale bynajmniej nie sztywny. Rysy jego, choć nie jest przystojny, są regularne, a wyraz twarzy niezmiernie łagodny, a nawet nieśmiały. Poznałem go pewnego wieczora u Lady Mary Heyduck. Jego skromność i dobroduszność są niezmiernie ujmujące. Towarzystwo nasze było nieliczne, więc dość chętnie się do niego przyłączył. O wiele bardziej, jak się zdaje, woli przysłuchiwać się niż samemu brać udział w rozmowie, jednakże to, co mówi, jest zawsze do rzeczy i dobrze wyrażone. Jest on wielkim faworytem Lady Mary, która zasięga jego rady w wielu sprawach i uważa go za najszczęśliwszego, łaską boską, najbardziej obdarzonego w świecie człowieka. Sama wie o nim niewiele. Wielebny pastor Jennings jest kawalerem i, jak mówią, posiada kapitał 60 tysięcy funtów. Jest człowiekiem miłosiernym, bardzo pragnie czynnie spełniać swoją misję duszpasterską, ale niestety, choć zawsze w każdym innym miejscu dobrze się czuje, to gdy udaje się na swe probostwo w Warwickshire, by podjąć obowiązki swego świętego powołania, zdrowie wnet przestaje mu dopisywać i to w sposób bardzo dziwny. Tak powiada Lady Mary. Nie ulega wątpliwości, że zdrowie pastora Jenningsa istotnie ulega załamaniu, zazwyczaj w sposób nagły i tajemniczy. Niekiedy właśnie w trakcie odprawiania nabożeństwa w starym, pięknym kościele w Kenlis. Może chodzi tu o serce, a może o mózg. Dość powiedzieć, że 3-4 razy albo i więcej zdarzyło się, że już po odprawieniu części nabożeństwa zatrzymywał się nagle i po chwili milczenia, wyraźnie niezdolny do dalszych czynności, zatapiał się we własnej niesłyszalnej modlitwie, ze wzniesionymi rękami i oczyma. Potem, blady jak śmierć, podniecony, dziwnie zmieszany i wystraszony, schodził drżąc i znikał w zakrystii, pozostawiając swych parafian bez słowa wyjaśnienia. Parę razy zdarzyło się to pod nieobecność wikarego. Teraz, gdy pastor Jennings udaje się do Kenlis, zawsze stara się o to, by zapewnić sobie pomoc duchownego, który by dzielił jego obowiązki, a w razie takiego nagłego ataku mógł go zastąpić. Gdy pastor Jennings całkiem się załamuje, wycofuje się z probostwa i powraca do Londynu, gdzie ma mieszkanie w niewielkim domu przy ciemnej uliczce obok Piccadilly. Lady Mary twierdzi, że wówczas pastor Jennings zawsze czuje się najzupełniej dobrze. Mam o tym swoje własne zdanie. Oczywiście istnieje pewna gradacja. Zobaczymy. Pastor Jennings jest człowiekiem doskonale ułożonym. Ludzie jednakże dostrzegają w nim coś dziwnego. Sprawia wrażenie nieco niezwykłe. Sądzę, że ludzie nie pamiętają lub nie widzą dokładnie jednej rzeczy, która bez wątpienia przyczynia się do tego. Ja jednak niemal od razu to zauważyłem. Pastor Jennings ma swoisty zwyczaj spoglądania z ukosa na dywan, jak gdyby oko jego śledziło coś poruszającego się. Oczywiście nie zawsze tak bywa. Zdarza się to tylko od czasu do czasu, ale na tyle często, by sprawiać wrażenie czegoś, jak powiedziałem, dziwacznego w jego sposobie bycia. W tym spojrzeniu sunącym po podłodze jest coś zarazem płochliwego i pełnego niepokoju. Lekarz-filozof, jak zwierz mnie w swej dobroci, opracowujący teorie w oparciu o przypadki wyszukane, zaobserwowane i zbadane przez siebie samego, dysponujący wolnym czasem, a przeto odznaczający się nieskończenie większą dokładnością niż ta, na jaką zwyczajny praktyk może sobie pozwolić, bezwiednie wpada w nawyk brutalnego, rzekłbym, wnikania w każdy problem w najmniejszym bodaj stopniu, rokujący, iż okaże się godny badania.
tego rodzaju nadzieję budził ów nieco nieśmiały, uprzejmy, ale zachowujący rezerwę jegomość, którego po raz pierwszy spotkałem podczas owego miłego wieczoru. Oczywiście zaobserwowałem więcej niż tutaj referuję, lecz wszelkie szczegóły natury profesjonalnej pozostawiam dla ściśle naukowej pracy. Chciałbym zauważyć, że skoro mówię tu o wiedzy medycznej, to robię to dlatego, iż mam nadzieję pewnego dnia być świadkiem powszechnego dla niej zrozumienia. Spodziewam się, że uzyska ona sens pełniejszy niż ten, jaki daje jej tak ogólne materialne podejście do niej. Jestem zdania, iż cały świat natury jest jedynie krańcową emanacją owego świata duchowego, z którego i to jedynie z niego czerpie swoje życie. Wierzę, że człowiek w istocie swej jest duchem, że duch jest uorganizowaną substancją, lecz tak, co do swej materialności, odmienną od tego, co zwykle uważamy za materię, jak światło lub elektryczność, że ciało materialne w najbardziej literalnym znaczeniu jest odzieniem, zaś śmierć w konsekwencji nie jest przerwaniem egzystencji człowieka żyjącego, lecz po prostu wyrwaniem go z cielesnej powłoki. Procesem rozpoczynającym się w momencie, który określamy jako zgon, a którego zakończeniem najwyżej w kilka dni potem jest zmartwychwstanie w potędze. Ten, kto rozważy konsekwencje takiego stanowiska, zrozumie zapewne jego praktyczny wpływ na wiedzę medyczną. Nie tutaj jednak miejsce na przytaczanie dowodów i roztrząsanie tego, co wynika z owego powszechnie zresztą nieuznawanego poglądu. Ulegając swemu nawykowi, ukradkiem możliwie jak najdyskretniej obserwowałem pastora Jenningsa. Sądzę, że spostrzegł to jednak, bo zauważyłem, że obserwuje mnie równie ostrożnie. Gdy Lady Mary przypadkiem zwróciła się do mnie, wymieniając moje nazwisko, zauważyłem, że spojrzał na mnie bystrzej, potem zaś pogrążył się w rozmyślaniach na kilka minut. Następnie, gdym z pewnym panem rozmawiał w przeciwległym końcu pokoju, spostrzegłem, iż pastor patrzy na mnie uporczywie i to z zainteresowaniem, którego przyczynę, jak sądzę, pojąłem. Zauważyłem z kolei, że korzysta ze sposobności, by porozmawiać z Lady Mary i jak to zwykle bywa, w pełni zdaję sobie sprawę, iż jestem przedmiotem toczącej się na uboczu rozmowy. Ten rosły duchowny stopniowo zbliżał się ku mnie i wkrótce nawiązaliśmy rozmowę. Bardzo dziwne byłoby, gdyby dwaj ludzie pragnący ze sobą rozmawiać, ludzie, którzy lubią lekturę, znają wiele książek i miejscowości, dużo podróżowali, nie znaleźli wspólnego tematu. To nie przypadek zbliżył go do mnie i kazał mu nawiązać rozmowę. Znał niemiecki, czytał też moje szkice o medycynie metafizycznej, nasuwające więcej myśli niż same zawierają. Ten pełen kurtuazji, nieśmiały, grzeczny, niewątpliwie myślący i oczytany człowiek, który poruszał się wśród nas i rozmawiał, był jakby obcy. On, którego wnet zaczął podejrzewać o troskliwe i gruntowne skrywanie nie tylko przed światem, ale i przed najbliższymi przyjaciółmi kolei i niepokojów swego życia, starannie rozważał w swym umyśle powzięcie pewnego kroku wobec mnie. Przeniknąłem jego myśli, choć on nie zdawał sobie z tego sprawy i starałem się nie potwierdzić nic takiego, co przy jego wrażliwości i czujności mogłoby zdradzić moje podejrzenia dotyczące jego stanu lub też moje domysły o planach, jak wobec mnie snuł. Gawędziliśmy przez pewien czas na obojętne tematy, aż wreszcie pastor powiedział: wysoce zainteresowany byłem, doktorze Hesselius, niektórymi pańskimi studiami o tym, co zwie pan medycyną metafizyczną. Czytałem je po niemiecku przed 10 czy 12 laty. Czy zostały przetłumaczone? Nie, jestem pewien, że nie, bo powinienem był o tym słyszeć. Sądzę, że proszono by mnie o zezwolenie. Przed paru miesiącami zwróciłem się do tutejszych księgarzy, by zdobyli dla mnie tę książkę w niemieckim oryginale, ale powiedzieli mi, że jest wyczerpana. W rzeczy samej wyczerpana. I od szeregu lat, jako autorowi, pochlebia mi, że przecież pan nie zapomniał mego skromnego dziełka. Dodałem śmiejąc się. 10 czy 12 lat. Sporo czasu obchodził się pan bez niego. Przypuszczam jednak, że rozmyślał pan znowu nad tym tematem, albo też ostatnio zdarzyło się coś, co odnowiło pańskie zainteresowanie.
Na moją uwagę, której towarzyszyło pytające spojrzenie pastora Jenningsa, ogarnęło nagłe zakłopotanie. Wyglądał jak młoda dziewczyna, która rumieni się zmieszana. Spuścił oczy, niepewnie złożył dłonie i przez chwilę spoglądał dziwnie, rzekłbyś z poczuciem winy. Wyprowadziłem go z niezręcznej sytuacji w sposób najlepszy, to znaczy udając, że tego nie zauważam i rzekłem po prostu. Często i mnie zdarzają się takie nawroty zainteresowania jakimś przedmiotem. Jedna książka nasuwa myśli o drugiej i nieraz po 20-letniej przerwie każe mi znów na nią polować, ale jeśli pan nadal chciałby posiadać egzemplarz, z przyjemnością go panu dostarczę. Mam jeszcze u siebie 2 lub 3, jeśli pozwoli mi pan ofiarować sobie jeden, będę niezmiernie zaszczycony. Doprawdy, to bardzo uprzejme z pańskiej strony, odpowiedział, odzyskując od razu całkowitą swobodę. Byłem niemalże w rozpaczy, nie wiem, jak mam dziękować. Ani słowa, proszę. To doprawdy taki drobiazg, że po prostu wstydzę się, iż panu go zaofiarowałem. A jeśli mi pan raz jeszcze podziękuje, cisnę książkę w ogień, wiedziony skromnością. Pastor Jennings roześmiał się. Zapytał, gdzie się zatrzymałem w Londynie i po dalszej, niedługiej rozmowie na różnorodne tematy pożegnał się. Rozdział 2. Doktor pyta, Lady Mary odpowiada. Bardzo mi się podoba, pani proboszcz, Lady Mary, rzekłem, gdy tylko odszedł. Oczytany, dużo podróżował i rozmyślał, a że wie, co to cierpienie, winien być doskonałym towarzyszem. Taki właśnie jest, a w dodatku to prawdziwie dobry człowiek, odpowiedziała Lady Mary. Rady jego są nieocenione, gdy chodzi o moje szkółki i te wszystkie drobne przedsięwzięcia, jakie podejmuję w Dolbridge. Nie wyobraża pan sobie, jaki on jest troskliwy, jak wiele zadaje sobie kłopotu, gdy tylko wie, że może się na coś przydać. Taki jest poczciwy i rozumny. Miło słyszeć taką opinię o cnotach sąsiada. Sam przekonałem się jedynie, iż jest miłym i uprzejmym rozmówcą, zaś do tego, co mi pani o nim powiedziała, mógłbym chyba coś niecoś od siebie dorzucić, rzekłem. Doprawdy? Tak jest. A więc na początek to, że nie jest żonaty. Tak, racja. Proszę mówić dalej. Pisuje coś, a raczej pisywał, bo od 2, a może 3 lat nie posunął swojej pracy. Książka jego traktowała o jakichś dość abstrakcyjnych rzeczach, być może z zakresu teologii. Rzeczywiście, pisał książkę. Jestem całkiem pewna, o czym ona była. W każdym razie nic takiego, co by mnie mogło zainteresować. Najprawdopodobniej ma pan rację. W rzeczy samej przestał ją pisać. Chociaż dziś wieczorem wypił tutaj tylko odrobinę kawy, wiem, że lubi, a przynajmniej lubił, namiętnie herbatę. Tak, słusznie, to prawda. Pijał zieloną herbatę i to w dużej ilości, nieprawdaż? Ciągnąłem. Ależ to niesłychane. Zielona herbata była niemalże przyczyną kłótni między nami. Jednakże zupełnie przestał ją pić, powiedziałem. Tak jest, przestał. A teraz jeszcze jeden fakt. Czy pani znała jego matkę lub ojca? I owszem, oboje. Ojciec jego zmarł dopiero przed 10 laty. Mieszkali w pobliżu Dolbridge. Znaliśmy ich bardzo dobrze, odrzekła. A więc jego matka lub ojciec, raczej jednak ojciec, widział ducha, rzekłem na to. Doprawdy, pan jest czarnoksiężnikiem, doktorze Heselius. Czarnoksiężnikiem albo i nie, ale czyż nie mam racji? Zapytałem wesoło. Ma pan i to najzupełniejszą. Chodziło o jego ojca. Był to człowiek mrukliwy i kapryśny, zwykł zanudzać mojego ojca swymi snami. W końcu opowiedział mu historię o duchu, którego widział i z którym rozmawiał. To bardzo dziwna historia. Pamiętam ją dlatego, że się bałam ojca pastora. Zdarzenie to miało miejsce na długo przed jego śmiercią, gdy byłam jeszcze małym dzieckiem. Jego życie było raczej monotonne i ponure, więc czasem zachodził do nas o zmroku, kiedy byłam sama w bawialni. Wyobrażałam sobie zawsze, że snują się za nim duchy. Uśmiechnąłem się i pokiwałem głową. Teraz więc, skoro dałem się poznać jako czarnoksiężnik, powinienem chyba życzyć pani dobrej nocy, rzekłem. Ale jak pan to wszystko wykrył? Oczywiście, wyczytałem w gwiazdach, jak cyganie. Odparłem i w wesołym nastroju powiedzieliśmy sobie dobranoc. Następnego ranka przesłałem pastorowi Jenningsowi książeczkę, o którą zapytał, a wróciwszy do domu późno wieczorem, dowiedziałem się, że był u mnie i zostawił swą kartę.
Pytał, czy jestem w domu i o której godzinie najpewniej mógłby mnie zastać. Czy ma zamiar przedstawić mi swą sprawę i zasięgnąć, jak to mówią, mojej fachowej porady? Mam nadzieję, że tak. Wysnułem już pewną teorię co do jego osoby. Poparta jest tym, co Lady Mary odpowiedziała na moje ostatnie pytania. Chciałbym bardzo z jego własnych ust usłyszeć potwierdzenie, lecz co mam zrobić, by skłonić go do zwierzeń, nie naruszając kanonów dobrego wychowania? Chyba nic. Sądzę, że sam je poczyni. W każdym razie, mój drogi Van Loo, nie będę się drożył. Zamierzam rewizytować go jutro rano. W odpowiedzi na jego grzeczność całkiem na miejscu będzie odwiedzić go. Może coś z tego wyjdzie. A czy wiele, mało lub nic, to jeszcze usłyszysz o tym, mój drogi Van L. Rozdział trzeci. Doktor Heselius szpera w łacińskich książkach. A zatem udałem się na Blank Street. Służący, który mi otworzył, wyjaśnił, że pastor Jennings jest niezmiernie zajęty z racji wizyty pewnego duchownego przybyłego z jego wiejskiej parafii Kendis. Nie chcąc stracić przywileju ponownych odwiedzin, zakomunikowałem jedynie, że spróbuję przyjść innym razem i już odwróciłem się, aby odejść, gdy służący przeprosił mnie i przyjrzawszy mi się nieco uważniej, niezwykły to robić dobrze ułożone osoby jego stanu, zapytał, czy jestem doktorem Heseliusem. Upewniwszy się, że tak, powiedział: może więc pan pozwoli, bym zawiadomił wielebnego pastora Jenningsa, bo pewien jestem, że życzy sobie widzieć pana. Służący wrócił po chwili z karteczką od pastora, który, obiecując, że zjawi się za kilka minut, prosił mnie do swego gabinetu, w istocie odgrywającego rolę drugiego saloniku. Był to rzeczywiście gabinet, niemal biblioteka. Pokój był wysoki, o dwóch strzelistych, wąskich oknach z obfitymi, ciemnymi kotarami. Był o wiele większy niż się spodziewałem i ze wszystkich stron, od podłogi aż do sufitu, zapełniony książkami. Dywan leżący na wierzchu, stąpając miałem wrażenie, że jest ich dwa lub trzy, był turecki. Szedłem po nim bezgłośnie. Wystające półki z książkami sprawiały, że niezwykle wąskie okna kryły się w głębokich wnękach. Pokój, aczkolwiek niezmiernie wygodny, a nawet zabytkownie urządzony, sprawiał wrażenie zgoła ponure, co potęgowała przytłaczająca niemal cisza. Wszelako po części wyrażenie to przypisać należy pewnym skojarzeniom. Umysł mój łączył z osobą pastora Jenningsa swoiste koncepcje. Ze szczególnym przeczuciem wszedłem do tego absolutnie cichego pokoju w tym bardzo cichym domu. Mrok, jaki tu panował, i ciemne okładki książek, były one wszędzie z wyjątkiem miejsc zajętych przez dwa podłużne zwierciadła wprawione w ściany, wzmagały jeszcze ten ponury nastrój. Oczekując pastora Jenningsa, zabawiałem się oglądaniem niektórych książek, jakimi zapełnione były półki. Nie wśród tych książek atoli, lecz bezpośrednio pod nimi, na podłodze natrafiłem na leżący grzbietem do góry komplet dzieł Swedenborga, Arcana Coelestia w łacińskim oryginale. Była to bardzo piękna edycja in folio, oprawna porządnie, jak przystoi dziełom teologicznym, na welinowym papierze ze złotymi literami i karminowymi brzegami. W kilku spośród tych ksiąg tkwiły papierowe zakładki. Brałem tomy kolejne, odkładając je na stół. W miejscach, gdzie włożone były papierki, odczytałem szereg zdań w uroczystej frazeologii łacińskiej, zakreślonych ołówkiem na marginesach. Przytaczam tutaj kilka z nich w angielskim przykładzie. Gdy rozjaśni się wewnętrzny wzrok człowieka, to jest wzrok jego ducha. Wówczas pojawiają się rzeczy tamtego świata, których nie zdołasz ujrzeć cielesnym wzrokiem. Za pomocą wewnętrznego wzroku dane mi było ujrzeć rzeczy, które są w tamtym życiu, wyraźniej niż dostrzegam te, które są na świecie. Z rozważań tych oczywiste jest, że zewnętrzne widzenie istnieje w oparciu o widzenie wewnętrzne, to zaś pochodzi od jeszcze głębszego widzenia i tak dalej. Każdemu człowiekowi towarzyszą przynajmniej dwa złe duchy. Pierwotne duchy cechuje mowa, zarazem płynna jak szorstka i drażniąca. Bywa, że miewają też mowę niepłynną, która tajemnie przenika sprzeczność z tym, co same myślą. Złe duchy towarzyszące człowiekowi pochodzą bez wątpienia z piekła,
lecz gdy przebywają u boku człowieka, nie ma ich wówczas w piekle, bo wszak opuściły je. Miejsce, w którym się wówczas znajdują, jest w połowie drogi między niebem a piekłem i zwie się światem duchów. Gdy złe duchy będące przy człowieku są na tym świecie, nie cierpią żadnych mąk piekielnych, lecz przenikają każdą myśl i uczucie człowieka, a więc i to, czego sam człowiek doznaje. Lecz gdy zostają odesłane do piekła, powracają do swojego poprzedniego stanu. Jeśli by złe duchy mogły poznać, że lubo rozwiązane z człowiekiem są niezależnymi duchami i gdyby mogły przenikać w głąb jego ciała, próbowałyby tysiącznymi sposobami zniszczyć człowieka, albowiem nienawidzą go śmiertelną nienawiścią. Wiedząc przeto, że byłem człowiekiem cielesnym, ustawicznie dążyły do zniszczenia mnie nie tylko co do ciała, ale zwłaszcza co do duszy, albowiem niszczenie każdego człowieka lub ducha jest największą rozkoszą dla tych wszystkich, co żyją w piekle, ale Pan ustawicznie mnie osłaniał. Wynika stąd, jak niebezpieczne jest dla człowieka współżycie z duchami, o ile nie ma on łaski wiary. Niczego staranniej nie należy ukrywać przed złymi duchami, niż tego, że są związane z człowiekiem, bowiem gdyby o tym wiedziały, przemawiałyby do niego w intencji zniszczenia go. Rozkoszą piekła jest wyrządzanie zła człowiekowi i przyspieszanie jego wieczystej zagłady. Oczy moje przyciągnął długi przypisek zrobiony u dołu strony bardzo ostrym i delikatnym ołówkiem, wyraźnym pismem pastora Jenningsa. Przeczytałem parę słów w nadziei, że znajdę jakieś uwagi na temat tekstu. Zatrzymałem się jednak stwierdziwszy, że to coś zgoła odmiennego. Zaczynało się od słów Deus miserater mei. Boże, zmiłuj się nade mną. Ostrzeżony tym, co do prywatnego charakteru przypisku, odwróciłem oczy i zamknąłem książkę, odkładając na miejsce wszystkie wolumina, z wyjątkiem jednego, który mnie zainteresował. Jak czynią ludzie przywykli do studiów i samotności, zatopiłem się w owym tomie tak dalece, że zatraciłem świadomość świata zewnętrznego, zapomniałem, gdzie jestem. Czytałem strony odnoszące się do reprezentantów i odpowiedników, używając terminologii Swedenborga, i doszedłem do fragmentu, którego treścią jest to, iż złe duchy, skoro widziane są oczyma innymi niż oczy ich piekielnych kompanów, jawią się jako odpowiedniki w postaci bestii. Fera, które uosabiają w sposób złowieszczy i okropny cechy ich życia i namiętności. Jest to długi fragment wyliczający szereg owych form zwierzęcych. Rozdział 4. Czworo oczu odczytuje fragment. Przesuwałem koniec obsadki ołówka wzdłuż czytanych linijek, aż nagle pod wpływem czegoś podniosłem głowę. Na wprost mnie było jedno z luster, o których wspominałem. Ujrzałem w nich odbicie wyniosłej postaci mego przyjaciela Jenningsa, który zaglądał mi przez ramię. Jego twarz jakby pociemniała, miała wyraz tak obłędny, żem go ledwie poznał. Odwróciłem się i wstałem. On również się wyprostował i z lekkim, wymuszonym śmiechem powiedział: wszedłem i zapytałem, jak się pan miewa. Nie udało mi się jednak oderwać pana od książki. Nie mogłem więc powstrzymać ciekawości i tak impertynencko zajrzałem panu przez ramię. Nie po raz pierwszy czyta pan te karty. Przed laty niewątpliwie zaglądał pan do Swedenborga. O, tak, wiele zawdzięczam Swedenborgowi. Ślady tej lektury znajdzie pan w książeczce o medycynie metafizycznej, na którą zwrócił pan łaskawie uwagę. Mimo że mój przyjaciel starał się zachować pozorną wesołość, na twarzy jego widniał lekki rumieniec, świadczący o wewnętrznym niepokoju. Mało jeszcze znam się na tym, tak niewiele wiem o Swedenborgu. Książki te posiadam dopiero od 2 tygodni, odparł. I sądzę, że człowieka samotnego mogą przyprawić o nerwową chorobę. Nie chcę przez to powiedzieć, że sam w nią popadłem. Te spostrzeżenia nasunęła mi bardzo pobieżna lektura, roześmiał się. Panu zaś jestem wysoce zobowiązany za książkę. Spodziewam się, że otrzymał pan moją kartkę. Potwierdziłem, co należało, wymawiając się od komplementów, które mi zaczynał prawić.
Nigdy nie czytałem książki, z którą bym się tak całkowicie zgadzał jak z pańską, ciągnął pastor. Od razu stwierdziłem, że tkwi w niej coś więcej niż zostało wyłuszczone. Czy zna pan doktora Herleya? Zapytał dość nieoczekiwanie. Wydawca zaznacza w tym miejscu, że wymieniony lekarz był jednym z najwybitniejszych, jacy kiedykolwiek uprawiali praktykę w Anglii. Znałem go. Miałem do niego listy polecające w czasie pobytu w Anglii. Znałem odeń wielkich uprzejmości i znacznej pomocy. Uważam, że człowiek ten jest jednym z największych głupców, jakich w życiu spotkałem, powiedział pastor Jennings. Po raz pierwszy usłyszałem, iż tak ostro wyraża się o kimś, a podobny epitet w odniesieniu do tak znakomitego nazwiska cokolwiek mnie zaskoczył. Doprawdy, a pod jakim względem? Zapytałem. Pod względem profesjonalnym, odparł. Uśmiechnąłem się. Chcę przez to powiedzieć, rzekł pastor, że wydaje mi się na pół ślepy, że obraz, który widzi, jest w połowie ciemny, w połowie zaś nienaturalnie jasny i żywy. A najgorsze, iż wydaje się to u niego umyślne. Nie mogę go pojąć. Chodzi mi o to, że on nie... Poznałem go trochę jako lekarza, lecz traktuję go, że tak powiem, jako umysł sparaliżowany, na wpół martwy. Opowiem panu, tak, na pewno z czasem, o wszystkim. Powiedział z pewnym podnieceniem. Pozostaje pan w Anglii jeszcze przez kilka miesięcy. Gdybym musiał podczas pańskiego pobytu tutaj opuścić miasto na jakiś czas, to czy pozwoli pan, że niepokoić go będę listami? Będę niezmiernie zadowolony, zapewniłem go. To nader uprzejme z pańskiej strony. Harley najzupełniej mnie rozczarował. Ma nieco skłonności do szkoły materialistycznej, powiedziałem. Skłonności? Ależ to materialista w całym tego słowa znaczeniu, poprawił mnie pastor. Nie ma pan pojęcia, jak tego rodzaju rzeczy martwią tego, kto wie lepiej. Niech pan nie mówi nikomu, żadnemu z moich przyjaciół, których pan zna, że cierpię na melancholię. Dotychczas na przykład nikt, nawet Lady Mary, nie wie, żem odwiedzał doktora Harleya lub jakiegokolwiek innego lekarza. Proszę więc, by pan o tym nie wspominał, a jeśli zagrażałby mi w bodaj najmniejszym stopniu atak, pozwoli mi pan łaskawie napisać albo też porozmawiać ze sobą, gdybym był w mieście. Gubiłem się w domysłach i zdałem sobie sprawę, że nieświadomie wpatruję się w niego badawczo. Spuścił bowiem na chwilę oczy i rzekł. Myśli pan, jak widzę, że równie dobrze mógłbym wszystko powiedzieć teraz, bo inaczej będzie pan snuł domysły. Jednakże może pan nie zadawać sobie trudu, choćby zgadywał pan do końca życia. Nigdy pan na to nie wpadnie. Potrząsnął głową, uśmiechając się. Zimowe światło słoneczne przysłoniła z nagła czarna chmura. Oddychał przez zaciśnięte zęby, jak ludzie, którzy cierpią. Przykro mi oczywiście, że obawia się pan skorzystać z porady któregoś z nas, powiedziałem. Lecz proszę dysponować mną, gdzie jak się panu podoba, a nie potrzebuję zapewniać, że zwierzenia pańskie zostaną między nami. Mówił następnie o całkiem innych sprawach w nastroju stosunkowo weselszym, tak że wkrótce go pożegnałem. Rozdział 5. Doktor Heselius wezwany do Richmond. Rozstaliśmy się z uśmiechem, lecz ani on nie był wesół, ani ja. Ów potężny organ ducha, twarz ludzka, miewa czasem taki wyraz, który, choć często go widywałem i mam nerwy, jak przystoi lekarzowi, do głębi mnie przecież porusza. Prześladowało mnie jedno ze spojrzeń pastora Jenningsa. Zawładnęło mu wyobrażenie z tak złowieszczą mocą, że zmieniłem plan wieczoru i poszedłem do opery, czując, iż potrzeba mi odprężenia. Nie słyszałem o nim nic, ani też nie miałem odeń wieści przez 2 lub 3 dni, aż nadszedł krótki list pisany jego ręką. Był treści pogodnej, pełen nadziei. Pastor donosił, że od niedawna miewa się o tyle lepiej, a właściwie całkiem dobrze, iż ma zamiar przeprowadzić mały eksperyment i udać się na mniej więcej miesiąc do swojej parafii, by spróbować, czy trochę pracy nie doprowadziłoby go do całkowitej równowagi. W liście była nuta żarliwej religijnej wdzięczności za to, że powrócił do zdrowia, co, jak przypuszczał, nareszcie nastąpiło. W dzień czy 2 później zobaczyłem się z Lady Mary, która
Powtórzyła o pastorze to, co donosił list i powiedziała, że istotnie przybywa on w Warwickshire, podjąwszy w Kenlis swe obowiązki duszpasterskie. Zaczynam myśleć, dodała, że on rzeczywiście ma się doskonale i że to nigdy nie było nic poważnego, tylko nerwy i wyobraźnia. Wszyscy jesteśmy nerwowi, ale zdaje mi się, że na tego rodzaju dolegliwości nie ma nic lepszego jak trochę ciężkiej pracy. Dobrze, że postanowił tego popróbować. Nie byłabym zdziwiona, gdyby nie wrócił przed rokiem. Pomimo wszystkich tych wieści, zaledwie 2 dni potem otrzymałem poniższe pismo, wysłane z mieszkania Jenningsa opodal Piccadilly. Czcigodny panie, powróciłem rozczarowany. Gdy będę czuł się na siłach przyjąć pana, napiszę z uprzejmą prośbą o odwiedzenie mnie. W obecnej chwili zbyt jestem przybity i w rzeczy samej niezdolny wprost powiedzieć wszystkiego, co bym pragnął. Proszę, niech pan nie wspomina o mnie moim przyjaciołom. Nie mogą widzieć się z nikim. Z czasem, jeśli Bóg pozwoli, będzie pan miał wieści ode mnie. Zamierzam wybrać się do Shropshire, gdzie mam kogoś z rodziny. Niech Bóg ma pana w swej opiece, abyśmy z chwilą, gdy powrócę, spotkali się w nastroju lepszym niż ten, w jakim to piszę. Mniej więcej w tydzień potem odwiedziłem Lady Mary w jej domu. Powiedziała, że jest ostatnią osobą pozostałą w mieście i właśnie na wylocie do Brighton, gdyż sezon londyński zakończył się zupełnie. Oświadczyła mi, że miała wiadomości od siostrzenicy pastora Jenningsa, Marty ze Shropshire. Z listu jej nie można było wywnioskować nic ponad to, iż pastor jest przygnębiony i rozdrażniony. Jakiż bezmiar cierpienia kryje się niekiedy w owych słowach, które ludzie zdrowi tak lekko traktują. Minęło bez mała 5 tygodni bez jakichkolwiek dalszych nowin od pastora Jenningsa. Po upływie tego czasu otrzymałem od niego list. Byłem jakiś czas na wsi, pisał. Zmieniłem aurę, otoczenie, ujrzałem nowe twarze, doznałem zmian pod każdym względem i we wszystkim, poza mną samym. Powziąłem decyzję, o ile tylko istota najbardziej niezdecydowana na świecie może to uczynić, wyczerpującego wyłuszczenia panu mej sprawy. Jeśli obowiązki pańskie pozwolą, proszę przybyć do mnie dziś, jutro czy każdego innego dnia. Błagam jednak o możliwe niezwlekanie. Nie przypuszcza pan nawet, jak bardzo potrzebuję pomocy. Mam zaciśny dom w Richmond, gdzie obecnie przebywam. Może zdoła pan zrobić tak, by przybyć na kolację, na obiad czy bodaj na herbatę. Z odszukaniem mnie nie będzie pan miał kłopotu. Służący z Blank Street, który zabiera ten list, każe zajechać przed pańskie drzwi o każdej godzinie, gdy tylko pan zechce. Mnie zaś zawsze można zastać w domu. Powie pan, że nie powinienem pozostawać w samotności. Wszystkiego już próbowałem. Proszę przyjechać i samemu zobaczyć. Wezwałem służącego i postanowiłem wyjechać tego samego wieczora, co też uczyniłem. O wiele lepiej czułby się w kamienicy czynszowej lub w zajeździe, pomyślałem, jadąc krótkim szpalerem ciemnych wiązów w kierunku bardzo staromodnego domu z cegieł, zaciemnionego listowiem tych drzew, które zwisało nad nim i prawie zamykało go wokół. Przewrotny był ten wybór, bo trudno sobie wyobrazić coś bardziej smutnego, milczącego. Dom, jak się dowiedziałem, był własnością pastora, który spędził w mieście 2 czy 3 dni, a stwierdziwszy z jakichś przyczyn, że jest ono nie do zniesienia, przybył tutaj, prawdopodobnie dlatego, że dom był umeblowany, jego własny, co oszczędzało mu trudu myślenia i zwłoki związanej z wyborem. Słońce już zaszło, a czerwona zorza na zachodzie nieba oświetlała miejsce to w szczególny sposób znany nam wszystkim. Sień wydawała się bardzo ciemna, ale gdy wszedłem do małego saloniku, którego okna wychodziły na zachód, znowu znalazłem się w tym samym zmierzchającym świetle. Usiadłem, przyglądając się obficie zadrzewionemu krajobrazowi, który jarzył się we wspaniałej i melancholijnej poświacie, zamierającej z każdą chwilą. W rogach pokoju było już ciemno. Wszystko mroczniało, a ciemność niepostrzeżenie oddziaływała na mój umysł. Przygotowany już na coś złowieszczego.
Czekałem samotnie na przybycie mego gospodarza, który wkrótce się pojawił. Drzwi prowadzące do frontowego pokoju otworzyły się i wysoka postać pastora Jenningsa, słabo widoczna w szkarłatnym półświetle, weszła cichym, skradającym się krokiem. Uścisnęliśmy sobie dłonie, po czym on, podsuwając krzesło do okna, gdzie jeszcze było na tyle światła, iż mogliśmy widzieć swoje twarze, usiadł obok mnie i kładąc mi rękę na ramieniu, niemalże bez słowa wstępu, rozpoczął opowiadanie. Rozdział 6. O tym, jak pastor Jennings spotkał swego towarzysza. Przed sobą mieliśmy bladą już zorzę zachodu i przepych nietkniętych podówczas lasów Richmondu. Za sobą ciemniejący pokój. Na kamiennej twarzy cierpiącego człowieka, bo jej wyraz, choć jeszcze łagodny i pełen słodyczy, zmienił się, gościł ów dziwny blask, który zdaje się skądś spływać i czegokolwiek dotknie, budzi nagłe, choć słabe błyski, co giną ni stąd, ni zowąd w mroku. Cisza była całkowita. Z zewnątrz żadnego odgłosu nie słychać turkoczących w oddali kół, ani szczekania, czy gwizdu wewnątrz. Przytłaczająca cisza domu, człowieka samotnego i chorego. Rewelacji, jakie miałem wnet usłyszeć, domyśliłem się w ogólnych zarysach na widok tej znieruchomiałej i przepojonej cierpieniem twarzy, co jak portret pędzla Schalkena widniała niezwykle oświetlona na ciemnym tle. Zaczęło się to, powiedział, 15 października, 3 lata, 11 tygodni i 2 dni temu. Bardzo dokładnie to obliczam, bo każdy dzień jest męką. Jeśli gdziekolwiek w mym opowiadaniu pozostawię lukę, proszę mi zwrócić uwagę. Przed bezmała 4 laty zacząłem pracę, która kosztowała mnie wiele wysiłku, myśli i lektury. Była to praca na temat religijnej metafizyki starożytnych. Wiem, powiedziałem, o rzeczywistej religii wykształconych myślących pogan, całkiem niezależnej od symbolicznego kultu. To dziedzina rozległa i nader interesująca. Tak, ale niezdrowa dla umysłu. Mam na myśli umysł chrześcijanina. Pogaństwo powiązane jest z zasadniczą jedność, zaś religia, jego złowrogo, wiąże się ze sztuką, zarówno jak obyczajami pogan. Temat ten ma w sobie szkodliwy czar, a więc nieunikniona nadchodzi Nemezis. Boże, przebacz mi. Pisałem dużo. Pisywałem do późna w nocy. Wszędzie, gdziekolwiek byłem, rozmyślałem na ten temat. Skaził moje myśli jak zaraza. Winien pan pamiętać, że wszystkie istotne idee związane z tym tematem dotyczyły w mniejszym lub większym stopniu piękna, przedmiot budzący zainteresowanie. Byłem wówczas beztroski. Tu westchnął ciężko. Sądzę, że każdy, kto zabiera się do pisania, pracując, jak to wyraził się pewien mój przyjaciel, na serio, musi się czymś wzmacniać. Herbatą, kawą czy tytoniem. Przypuszczam, że takie zajęcia powodują szkody w organizmie, które trzeba co jakiś czas wyrównywać, bo jeśli by umysłowi przez fizyczne bodźce nie przypominać często o jego ścisłej łączności z ciałem, zatonęlibyśmy w abstrakcji, umysł zaś oderwałby się niejako od ciała. Ja w każdym razie czułem taką potrzebę i zaspokajałem ją. Moim towarzyszem była herbata. Początkowo zwykła, czarna, przygotowywana zwyczajnie, niezbyt mocna, ale piłem dużo i stopniowo zwiększałem jej moc. Nigdy nie doznałem wskutek tego żadnych niemiłych sensacji. Zacząłem używać niewielkiej ilości herbaty zielonej. Efekt, jak stwierdziłem, był przyjemniejszy. Dawała jasność myślenia. Doszło do tego, że ją zaczął pijać często, choć nie mocniejszą od tej, jaką pija się dla przyjemności. Robiłem duże postępy w pisaniu. Tutaj było tak spokojnie i w tym właśnie pokoju siadywałem do bardzo późna. W nauk weszło mi popijanie od czasu do czasu herbaty, zielonej herbaty, w miarę jak postępowała praca. Na stole miałem mały kociołek zawieszony nad lampą. Zaparzałem sobie herbatę 2 lub 3 razy w godzinach od 11 do 2 lub 3 nad ranem, kiedy zwykle kładłem się spać.
Codziennie chodziłem do miasta. Nie byłem mnichem. Przynajmniej ze 2-3 godziny spędzałem w bibliotece, szperając w poszukiwaniu autorytetów i źródeł, które rzuciłyby światło na mój temat. Nie byłem wówczas w złym stanie zdrowia. Spotykałem się z przyjaciółmi równie często jak dawniej i cieszyłem się ich towarzystwem. Ogólnie zaś moje życie, jak mi się zdaje, nigdy przedtem nie było tak przyjemne. Poznałem człowieka, który posiadał dziwne stare książki niemieckie. Edycje w średniowiecznej łacinie. Byłem niezmiernie rad, żem uzyskał do nich dostęp. Biblioteka tej uprzejmej osoby znajdowała się w bardzo odległej części miasta. Zasiedziałem się tam pewnego razu dłużej niż miałem zamiar i gdym wyszedł, nie znalazłszy fiakra, postanowiłem jechać omnibusem kursującym ulicą, przy której jest mój dom. Ciemniej już było niż teraz, gdy pojazd zatrzymał się przed takim starym domem, który, jak pan może zauważyć, po drodze ma 4 topole z każdej strony wejścia. Ostatni pasażer, nie licząc mnie, wysiadł. Pojechaliśmy dalej nieco szybciej. Był zmierzch. W przyjemnym zamyśleniu rozparłem się w mym kącie obok drzwi. W omnibusie było prawie ciemno. Zauważyłem w kącie naprzeciwko siebie od strony koni 2 małe krążki odbitego czerwonego, jak mi się zdawało, światła. Odległe były jeden od drugiego o jakie 2 cale, a wielkości mniej więcej owych małych mosiężnych guzików, jakie mają przy kurtkach marynarze. Zacząłem się zastanawiać nad tym pozornie drobiazgiem w sposób właściwy ludziom, nie zdradzającym większego zainteresowania. Co rzucało to słabe, lecz intensywnie czerwone światło i od czego? Paciorków szklanych, guzików czy jakiejś błyskotki, ono się odbijało. Posuwaliśmy się naprzód, powoli, mając jeszcze przed sobą prawie milę drogi. Nie rozwiązałem zagadki. Po chwili stała się ona jeszcze bardziej intrygująca, gdy oba te świetliste punkty nagłym skokiem opadły ku podłodze, utrzymując nadal tę samą odległość i poziome ustawienie. Następnie zaś, równie niespodzianie, wzniosły się do poziomu ławki, na której siedziałem i już ich nie było widać. Ciekawość moja była teraz rozbudzona do najwyższych granic. Zanim miałem czas pomyśleć, ponownie spostrzegłem te 2 mętne lampki, znów razem i znów nad podłogą. Raz jeszcze zniknęły, a potem ujrzałem je w tym samym kącie pojazdu co poprzednio. Tak więc, nie spuszczając z nich oka, posunąłem się zwolna ku końcowi omnibusu, gdzie jeszcze widniały te niewielkie krążki czerwieni. Światło w omnibusie było bardzo słabe. Ściemniło się już prawie zupełnie. Pochyliłem się naprzód, by łatwiej zbadać, czym w rzeczywistości były te małe kółeczka. Wtedy zmieniły nieco pozycję. Zacząłem teraz rozróżniać zarys czegoś czarnego i wnet dość wyraźnie ujrzałem sylwetkę małej, czarnej małpki, wysuwającej swoją twarz naprzeciw mojej, jakby mnie naśladowała. Tak, to były jej oczy. Teraz zaś, choć niewyraźnie, rozróżniałem jej wyszczerzone do mnie zęby. Cofnąłem się w obawie, że się na mnie rzuci. Pomyślałem, że to któryś z podróżnych zapomniał swego brzydkiego faworyta, a chcąc się upewnić co do jego sposobienia, nie narażając własnych palców, szturchnąłem go z lekka parasolem. Małpka pozostała nieruchoma, mimo że parasol nie tylko jej dosięgnął, ale przeszedł przez nią. Przesunął się tam i z powrotem, nie natrafiając na najmniejszy opór. Nie zdołam w najmniejszym bodaj stopniu wyrazić przerażenia, jakiego doznałem. Gdym stwierdził, że stworzenie to było halucynacją, jak wtedy przypuszczałem, zrodziła się nieufność do samego siebie i strach, który mnie obezwładnił, tak że przez jakiś czas nie mogłem oderwać spojrzenia od oczu tego zwierzęcia. Gdy tak patrzyłem, odskoczyła z lekka do tyłu, całkiem do kąta. W panice znalazłem się przy drzwiach i wytknąłem na zewnątrz głowę. Wdychałem głęboko powietrze i patrzyłem na mijane światła i drzewa. Szczęśliwy, że mogę upewnić się co do rzeczywistości. Zatrzymałem omnibus i wysiadłem. Płacąc, zauważyłem, że woźnica jakoś dziwnie mi się przygląda. Z pewnością coś
Niezwykłego było w moim wyglądzie i zachowaniu, bo nigdy przedtem nie czułem się tak nieswojo. Rozdział 7. Podróż. Stadium pierwsze. Gdy omnibus odjechał i znalazłem się sam na drodze, rozejrzałem się bacznie dookoła, by się upewnić, czy przypadkiem małpka za mną nie poszła. Ku swojej nieopisanej radości nigdzie jej nie zobaczyłem. Niełatwo mi opisać wstrząs, jakiego doznałem i poczucie szczerej ulgi, gdym stwierdził, że, jak przypuszczałem, całkiem się jej pozbyłem. Wysiadłem, zanim omnibus dojechał do mego domu, o 200 lub 300 kroków przed nim. Wzdłuż ścieżki biegnie mur, od jego wewnętrznej strony jest żywopłot cisów czy też jakiegoś zawsze zielonego krzewu, na zewnątrz zaś rząd drzewek, które pewnie zauważył pan wchodząc. Mur, o którym mówiłem, sięga mi mniej więcej do ramienia. Gdym przypadkiem podniósł oczy, ujrzałem małpkę, która to łaziła na czterech łapkach, to znów czołgała się na murze tuż obok mnie. Zatrzymałem się, patrząc na nią z uczuciem obrzydzenia i przerażenia. Gdy przystanąłem, zatrzymała się również. Usiadła na murze, oparłszy długie ręce na kolanach i patrzyła na mnie. Nie było na tyle jasno, by się dało dostrzec wiele więcej niż jej sylwetkę, ale też nie było na tyle ciemno, by mocno wydatnił się szczególny blask jej oczu. Wszelako widziałem dość wyraźnie to mglisto-czerwone światełko. Małpka nie pokazywała zębów, ani też nie zdradzała żadnych oznak rozdrażnienia. Robiła wrażenie zmęczonej i ponurej, obserwowała mnie bezustannie. Wycofałem się na środek drogi. Była to nieświadoma ucieczka. Stałem ciągle patrząc na małpkę. Nie poruszała się. Instynktownie zdecydowałem zrobić coś, cokolwiek. Odwróciłem się i poszedłem szybko w kierunku miasta, cały czas śledząc z ukosa ruchy zwierzęcia. Lazło szybko wzdłuż muru, dotrzymując mi ściśle kroku. Tam, gdzie mur się skończy koło zakrętu, małpka zlazła i kilku sprężystymi susami zbliżyła się do moich stóp, nadal trzymając się mnie w miarę, jak przyspieszałem kroku. Szła z lewej strony tak blisko mej nogi, iż cały czas miałem wrażenie, że ją lada chwila nadepnę. Droga była całkiem pusta i cicha, z każdą chwilą stawało się coraz ciemniej. Zatrzymałem się strwożony i zdumiony, odwracając się jednocześnie w stronę przeciwległą do tej, w którą szedłem, to znaczy w stronę domu. Gdym stał nieruchomo, małpka cofnęła się na odległość chyba 5 czy 6 jardów i znieruchomiała, przyglądając mi się. Poruszony byłem bardziej, niż zdołam to wyrazić. Oczywiście, jak każdy, czytając coś niecoś o złudzeniach spektralnych, jak to wy, lekarze, zwiecie tego rodzaju zjawiska. Podałem rozwadze swoją sytuację i spojrzałem w oblicze swojej niedoli. Czytałem, że takie przypadki bywają czasem przejściowe, ale niekiedy i uporczywe. Czytałem o wypadkach, w których zjawa, zrazu nieszkodliwa, zmieniała się stopniowo w coś okropnego, coś nie do zniesienia, kończąc doprowadzaniem do zguby swej ofiary. Stałem tak znieruchomiały, zupełnie sam, gdyby nie towarzysząca mi bestia. Usiłowałem pocieszyć się, powtarzając raz po raz, że to tylko choroba. Zwykła dolegliwość fizyczna, konkretna jak ospa czy newralgia. Wszyscy lekarze są tego zdania. Filozofia nawet tego dowodzi. Jestem głupcem. Siadywałem zbyt długo nocami, a i z moim trawieniem nie jest najlepiej. Z Bożą pomocą przyjdę do siebie. To tylko przejaw nerwowej depresji. Czy uwierzyłem w to? Ani trochę. Nie więcej niż wierzyłaby jakakolwiek inna nieszczęsna istota. Raz pochwycona i skuta w tę szatańską niewolę. Wbrew własnemu przekonaniu, rzekłbym, wbrew własnej wiedzy, po prostu dodawałem sobie fałszywej otuchy. Szedłem teraz w stronę domu. Miałem już tylko kilkaset jardów. Siłą zdobyłem się na pewną rezygnację, ale nie przezwyciężył strasznego wstrząsu i zamętu myśli, gdy wreszcie upewniłem się o moim nieszczęściu. Postanowiłem noc spędzić w domu. Bestia nie odstępowała mnie ani na krok. W pobliżu domu zdawała się przyspieszać kroku, jak zmęczone konie lub psy, które czują swoją zagrodę.
Obawiają się iść do miasta, żeby mnie ktoś nie zobaczył i nie poznał. Zdawałem sobie sprawę z niezwykłego podniecenia w moim zachowaniu. Bałem się, że mogę zrobić coś nieobliczalnego, że pójdę do szynku albo zacznę się gdzieś włóczyć. Gdy wchodziłem do domu, bestia czekała już u drzwi do holu, a gdy je otworzyłem, weszła wraz ze mną. Tej nocy nie piłem herbaty. Zaopatrzyłem się tylko w cygara i trochę koniaku z wodą. Przyszło mi na myśl, że powinienem silnie oddziaływać na swój system fizyczny i doznając przez chwilę wrażeń niezwiązanych z myśleniem, wejść jak gdyby w nowe łożysko. Wszedłem na górę do tego salonu. Usiadłem w tym właśnie miejscu. Małpka wskoczyła na stolik, który stał wówczas tam. Wyglądała na osłupiałą, nie dając się przezwyciężyć niepokój na myśl, jak się zachowa. Stale przykuwał do niej mój wzrok. Oczy miała na wpół przymknięte, ale dostrzegałem ich błysk. Patrzyła na mnie uporczywie. W każdej sytuacji, o każdej porze czuwa. Patrzy na mnie. I tak jest zawsze. Nie będę dalej szczegółowo opowiadał o swojej wyjątkowej nocy. Opiszę raczej niezmienne w zasadzie objawy z okresu pierwszego roku. Opiszę, jak małpka wyglądała w świetle dziennym. W ciemności, jak pan zaraz usłyszy, ma szczególną właściwość. Jest to mała małpka, zupełnie czarna. Ma tylko jedną charakterystyczną cechę, wyraz złośliwości. Niezmiernej złośliwości. W ciągu pierwszego roku wyglądała ponuro, jakby jej coś dolegało, ale ów wyraz wielkiej zjadliwości i czujności zawsze pozostawał widoczny, mimo iż była ospała. Przez cały ten czas zachowywała się, jak gdyby postanowiła mnie dręczyć samym wpatrywaniem się we mnie. Nigdy nie spuszczała ze mnie oka. Ja jej też nigdy nie traciłem z oczu, chyba gdym spał. Od czasu, gdy się zjawiła, tkwi tak dniem i nocą w świetle i w ciemnościach. Były jednak okresy, gdy znikała nieoczekiwanie na kilka tygodni. W kompletnej ciemności widzi się ją zupełnie jak za dnia. Nie mówię tylko o jej oczach. Cała widoczna jest wyraźnie, w aureoli przypominającej czerwony blask żarzących się węgli, która przesuwa się wraz z nią przy każdym ruchu. Gdy mnie opuszcza na jakiś czas, to zawsze nocą, w ciemności i zawsze w taki sam sposób. Najpierw zaczyna zdradzać niepokój, potem wpada w furię, zbliża się do mnie, szczerząc zęby i dygocąc z zaciśniętymi łapami. Potem pojawia się ogień na palenisku kominka. Nigdy się u mnie nie pali. Nie mogę spać w pokoju, gdzie jest ogień. Małpka zbliża się coraz bardziej do kominka, jakby drżąc z wściekłości, a gdy jej furia osiąga punkt kulminacyjny, wskakuje w ogień. Potem w górę kominem i już jej nie ma. Gdy zdarzyło się to po raz pierwszy, myślałem, że jestem wyzwolony. Stałem się nowym człowiekiem. Minął dzień, noc. Nie powróciła. Minął jeden błogi tydzień, dwa. Klęczałem ciągle, doktorze Heselius. Klęczałem, modląc się i dziękując Bogu. Minął cały miesiąc swobody, lecz nagle zjawiła się na nowo. Rozdział 8. Drugie stadium. Zjawiła się u mnie, zaś złośliwość zakrzepła w jej ponurym wyglądzie, stała się teraz aktywna. Pod żadnym innym względem małpka nie uległa przemianie. Ta nowa energia przejawiała się w jej żywotności, wyglądzie, a wkrótce i w czymś innym. Przez pewien czas, rozumie pan, zmiana polegała tylko na wzmożonej ruchliwości i na wyrazie groźby, jak gdyby stale snuła jakieś złowieszcze plany, jak i przedtem nigdy nie spuszczała ze mnie oczu. Czy jest tu teraz? Spytałem. Nie, odparł. Nie ma jej dokładnie od 2 tygodni, 1 dnia, od 15 dni. Czasami nie było jej bez mała przez 2 miesiące, raz zaś nawet przez 3. Jej nieobecność nagle trwa dłużej niż 2 tygodnie. Choć bywało, że znikała tylko na 1 dzień. Że zaś minęło 15 dni od chwili, gdy widziałem ją po raz ostatni, może powrócić lada chwila. Czy powrotowi jej, zapytałem, towarzyszą jakieś szczególne zjawiska? Nie,
Wcale nie, powiedział. Po prostu zjawia się przy mnie znowu. Podnosząc oczy znad książki lub odwracając głowę, spostrzegam ją, patrzącą na mnie i pozostaje już jak dawniej przez wyznaczony jej czas. Nikomu dotychczas tak wiele i tak drobiazgowo o tym nie opowiadałem. Zauważyłem, że jest wzburzony i blady jak śmierć. Kilkakrotnie ocierał czoło chusteczką. Wyraziłem przypuszczenie, iż jest zmęczony i zapewniłem, że chętnie przyjdę do niego rano, ale odparł. Nie, jeśli nie ma pan nic przeciwko temu, żeby teraz wszystkiego wysłuchać. Tak daleko się zapuściłem i wolałbym się pozbyć tego ciężaru za jednym zamachem. Gdym rozmawiał z doktorem Harleyem, ani części tego nie miałem do powiedzenia. Pan jest lekarzem filozofem. Pan przyznaje właściwe znaczenie duchowi. Jeśli ta istota jest realna... Przerwał wyraźnie poruszony, patrząc na mnie badawczo. Możemy omówić to stopniowo i bardzo dokładnie. Wyłożę panu wszystko, co myślę. Odpowiedziałem po chwili. Doktorze. Dobrze. Doskonale. Jeśli jest to coś realnego, to coraz większą ma nade mną władzę i coraz głębiej wciąga mnie do piekła. Lekarz mówił, że to nerwy wzrokowe. Ach, istnieją inne nerwowe połączenia. Boże Wszechmocny, dopomóż mi. Niech pan słucha. Moc oddziaływania tej zjawy wzrosła, jak powiadam. Jej złośliwość stała się niejako agresywna. Ze 2 lata temu, po załatwieniu między mną a biskupem pewnych spraw, wyjechałem do mojej parafii w Warwickshire, gorąco pragnąc zajęcia zgodnego z moją profesją. Na to, co się zdarzyło, nie byłem przygotowany, choć potem pomyślałem, że winien był coś podobnego przewidzieć. Twierdzę tak dlatego, że... Zaczynał mówić z coraz większym wysiłkiem i wahaniem. Często wzdychał, a chwilami wydawał się zgoła złamany. Tym razem jednak nie przejawiał podniecenia. Podobny był do słabnącego pacjenta, który popadł w rezygnację. Tak, ale na początku powiem panu o mojej parafii, Kenlis. Gdy wyjechałem stąd do Dowbridge, małpka była przy mnie. Był to mój cichy towarzysz podróży, który pozostał ze mną na plebanii. Gdym przystąpił do sprawowania mych obowiązków, zaszła nowa zmiana. Zjawa ta z niezwykłą uporczywością usiłowała mi je udaremnić. Była wraz ze mną w kościele, gdym czytał lekcje na kazalnicy, była przy balaskach. W końcu doszło do tego, że gdy czytałem wierne Ewangelię, wskakiwała na otwartą księgę i przysiadała na niej, także nie mogłem zobaczyć stronnicy. Nieraz się to zdarzało. Opuściłem Dowbridge na pewien czas, oddałem się w ręce doktora Harleya. Robiłem wszystko, co mi polecił. Poświęcił wiele uwagi mojemu przypadkowi. Sądzę, że go interesował. Zdawało się już, że odniesie sukces. Przez prawie 3 miesiące byłem całkowicie wolny. Wydawało mi się, że jestem już bezpieczny. Za zgodą doktora powróciłem do Dowbridge. Jechałem zamkniętą jednokonką. Byłem w dobrym nastroju. Więcej nawet, byłem wprost szczęśliwy. Pełen uczuć wdzięczności. Stęskniony wracałem tam, gdzie mnie wzywał obowiązek. Wyzwolony, jak sądziłem, od okropnej halucynacji. Był piękny, jasny wieczór. Wszystko zdawało się pogodne i wesołe. Byłem radosny. Pamiętam, wyglądałem przez okienko, by dojrzeć wśród drzew spiczastą wieżę mego kościoła w Kenlis. Najwcześniej można ją dostrzec z miejsca, gdzie pod drogą przepływa sklepionym kanałem mały strumień otaczający parafią. Z boku drogi, gdzie strumień się wynurza, jest kamień ze starym napisem. Gdyśmy mijali to miejsce, cofnąłem głowę i usiadłem. W kącie pojazdu była już małpka. Na chwilę zrobiło mi się słabo, zdjęła mnie dzika rozpacz i przerażenie. Zawołałem na woźnicę, wysiadłem z pojazdu i usiadłem przy drodze i zacząłem modlić się cicho do Boga o zmiłowanie. Popadłem w desperację. Moja towarzyszka wróciła ze mną na plebanię. Prześladowała mnie nadal tak samo. Po krótkich zmaganiach skapitulowałem i wyjechałem stamtąd. Jak już panu mówiłem, rzekł, bestia stała się w pewnym sensie agresywna. Winienem wyjaśnić to bliżej. Otóż ilokroć odmawiałem modlitwy lub
nawet miałem tylko zamiar się modlić, opanowywała ją stale wzrastająca furia. Zaczęło mnie to coraz bardziej rozpraszać. Zapyta pan, jak cicha, niematerialna zjawa mogła tego dokonać? A jednak mogła. Kiedykolwiek pogrążałem się w modlitwie, małpka pojawiała się zawsze przede mną, coraz bliżej i bliżej. Wskakiwała zazwyczaj na stół, na poręcz krzesła, na gzyms kominka i kołysała się z boku na bok, wpatrując się we mnie przez cały czas. W jej monotonnym sposobie poruszania się jest coś, co przykuwa uwagę, a jednocześnie rozprasza myśli. Sprowadza je, jak gdyby, do jednego punktu, a w końcu do nicości. O ile nie zrywałem się, nie otrząsałem z tej katalepsji, czułem, że jestem bliski szaleństwa. Są też inne objawy. Westchnął ciężko. Na przykład, gdy modlę się z zamkniętymi oczyma, przysuwa się coraz bliżej i bliżej, tak że zaczynam ją widzieć. Wiem, że nie należy tłumaczyć tego w sposób fizyczny, lecz istotnie ją widzę, choć mam przymknięte powieki. Mąci mi umysł i zmusza do powstania z kolan. Gdyby pan sam doznał tego kiedyś, wiedziałby pan, co to rozpacz. Rozdział 9. Trzecie stadium. Widzę, że nie uronił pan ani słowa z mojego sprawozdania, doktorze Heselius. Nie muszę więc prosić, by zwrócił pan szczególną uwagę na to, co teraz powiem. Mówi się o nerwach optycznych i o złudzeniach spektralnych, jak gdyby organ wzroku był jedynym narządem ulegającym atakom, które mnie nawiedzają. Ja wiem lepiej. W moim tragicznym przypadku wpływ ich ograniczał się do wzroku tylko przez 2 lata. Atoli, jak pożywienie z warg dostaje się na zęby, jak koniec małego palca schwytany przez walec młyński wciągnie dłoń, ramię i całe ciało, tak nędzny śmiertelnik, raz mocno pochwycony za najdelikatniejsze włókienko nerwowe, wciągany jest coraz głębiej przez olbrzymią machinę piekielną, aż staje się tym, czym ja się stałem. Tak, doktorze, czym ja się stałem, bo w chwili, gdy z panem rozmawiam i błagam o pomoc, czuję, że modlę się o rzecz niemożliwą. Błagam na próżno. Jego podniecenie wyraźnie wzrastało, usiłowałem go uspokoić. Mówiłem, że nie wolno mu rozpaczać. Gdyśmy rozmawiali, zapadła noc. Mgliste światło księżycowe zalało krajobraz, który roztaczał się za oknem. Może woli pan, byśmy siedzieli przy świecach? Powiedziałem. To wszystko jest dziwne. Chciałbym, o ile to możliwe, aby pan był w zupełnie normalnych warunkach, gdy stawiać będę swą, rzekłbym, diagnozę. Inaczej nie chcę. Każde oświetlenie jest dla mnie jednakie, powiedział. Chyba, że czytam lub piszę. Nie zrobiłoby mi różnicy, gdyby noc trwała bez przerwy. Opowiem panu teraz, co zdarzyło się mniej więcej rok temu. Ta zjawa zaczęła do mnie mówić. Mówić? Czy ma pan na myśli, że mówi jak człowiek? Tak. Używa słów i zdań doskonale logicznych i zrozumiałych. Jest w tym jednak coś szczególnego. Nie przypomina to dźwięku głosu ludzkiego. Nie dociera do mnie za pośrednictwem uszu, tylko jak melodia przenika wprost do myśli. Ta jej zdolność, moc przemawiania do mnie, stanie się przyczyną mojej zguby. Nie pozwala mi się modlić, przerywa mi okropnymi bluźnierstwami. Nie śmiem, nie mogę dalej się modlić. Och, doktorze, czyż wiedza, myśli, modlitwy, człowiecze, nie są zdolne nic dla mnie zrobić? Musi mi pan obiecać, mój drogi, że nie będzie się pan niepotrzebnie trapił refleksjami. Niechaj pan ograniczy się ściśle do faktów. Przede wszystkim zaś niech pan pamięta, że nawet jeśli stworzenie, które pana nawiedza, jest, jak pan przypuszcza, czymś rzeczywistym, obdarzonym prawdziwą, niezależną egzystencją i wolą, to jednak nie ma ono mocy szkodzenia panu, jeśli moc taka nie jest mu dana z góry. To, że owa istota bywa dostępna pańskim zmysłom, uzależnione jest głównie od pana stanu fizycznego, który prócz Boga stanowi o pańskim ozdrowieniu. W nim jest ratunek. Wszyscy mamy jednakie otoczenie, tyle że w pańskim przypadku par jest osłona cielesna, jest w nieco złym stanie i przez tę nadwyrężoną powłokę docierają do pana obrazy i dźwięki. Musimy przyjąć nowy kurs.
Niech pan nabierze otuchy. Dzisiaj wieczór zajmę się starannie rozważaniem całej sprawy. Jaki pan zacny. Sądzi pan, że warto spróbować. Nie zostawi mnie pan bez pomocy. Nie ma pan pojęcia, jaki wpływ zjawa ta zaczyna na mnie wywierać. Wydaje mi rozkazy, staje się tyranem. Ja zaś jestem coraz bardziej bezradny. Niech Bóg mnie od tego wyzwoli. Wydaje panu rozkazy. Oczywiście używając słów, czy to miał pan na myśli? Tak, tak. Ciągle skłania mnie do zbrodni, do szkodzenia innym lub sobie samemu. Widzi pan, doktorze, sprawa jest pilna, bez wątpienia pilna. Gdy byłem w Shropshire parę tygodni temu, pastor Jennings mówił teraz szybko i drżącym głosem, trzymając mnie jedną ręką za ramię i patrząc mi prosto w twarz, wyszedłem raz na spacer z grupą przyjaciół. Nie muszę panu przypominać, że mój prześladowca był wówczas ze mną. Pozostałem w tyle za resztą towarzystwa. Okolice Dee, jak panu wiadomo, są piękne. Ścieżka wiodła przypadkowo w pobliżu kopalni węgla. Na skraju lasu był prostopadły szyb, mający podobno 150 stóp głębokości. Moja siostrzenica została ze mną w tyle. Oczywiście nie wie nic o moich cierpieniach. Wiedziała wszelako, że jestem chory i że się źle czułem, więc zostałabym nie był całkiem samotny. Gdyśmy zwolna szli razem naprzód, towarzysząca mi bestia zaczęła mnie usilnie nakłaniać, bym rzucił się do szybu. I niech mi pan wierzy. Jedynie obawa, żeby biedna dziewczyna, będąc świadkiem takiego zdarzenia, nie doznała zbyt silnego wstrząsu, ratowała mnie od tej strasznej śmierci. Tłumacząc się, że nie mogę już dalej iść, zacząłem ją prosić, by pospieszyła naprzód do swych przyjaciół. Wymawiała się, a im bardziej nalegałem, tym bardziej stawała się uparta. W jej oczach czaił się strach i podejrzliwość. Przypuszczam, że w moim wyglądzie i sposobie zachowania było coś, co ją przeraziło. Nie chciała jednak odejść i to mnie ocaliło. Nie ma pan pojęcia, do jakiego stopnia żywy człowiek może się stać wstrętnym niewolnikiem szatana. Zakończył z przeraźliwym jękiem, dygocąc cały. Nastąpiła przerwa, po której odezwałem się. A jednak został pan ocalony. To palec Boży. Jest pan w rękach Boga, a nie w mocy jakiejś innej istoty. Przeto niech pan z ufnością patrzy w przyszłość. Rozdział 10. W domu. Skłoniłem go, by zapalił świecę i wychodząc stwierdziłem, że w pokoju zrobiło się jakoś weselej i przytulniej. Powiedziałem mu, iż musi traktować swą chorobę jako ściśle zależną od fizycznych przyczyn, że w opisanym dopiero co ocaleniu miał wyraźny dowód troski i miłości Boga i że z bólem zauważyłem, iż traktuje szczegóły tego zajścia jako zapowiedź potępienia. Podkreśliłem, że taki wniosek jest absolutnie nieuzasadniony i to tym bardziej, że przyczyły mu fakty, jak na przykład tajemnicze wyzwolenie spod morderczego wpływu podczas wycieczki w Shropshire. Po pierwsze, wbrew jego woli, siostrzenica została przy nim, po wtóre jego obecność ułatwiła mu walkę z okropną pokusą. Pastor Jennings płakał, gdym wraz z nim rozważał ten moment. Wydawało się, że nabrał otuchy. Wymogłem na nim jedno przyrzeczenie, mianowicie, że przyśle po mnie natychmiast, jak tylko małpka znów się pojawi. Pożegnałem go, zapewniając ponownie, że nie zajmę się niczym, dopóki nie zbadam gruntownie jego sprawy i że jutro usłyszy ode mnie diagnozę. Wsiadając do powozu, powiedziałem służącemu, że stan zdrowia jego pana pozostawia wiele do życzenia i że koniecznie trzeba często do niego zaglądać. Urządziłem się tak, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Wpadłem tylko do domu i zabrawszy podróżny pulpit do pisania oraz sakwojarz, pojechałem wynajętym powozem do oberży położonej około 2 mil za miastem, zwanej Pod Rogami. Był to bardzo spokojny, wygodny budynek o solidnych, grubych ścianach, gdzie w wygodnym pokoju, pewny, że mi nikt nie przeszkodzi, postanowiłem poświęcić sprawie pastora Jenningsa parę nocnych godzin, a może i porannych. Tu następuje staranne sformułowanie opinii doktora Hesoliusa o całej sprawie oraz o metodach leczenia, diecie i lekach, jakie zapisał. To ciekawe, niektórzy powiedzieliby mistyczne. Wątpię jednak, czy dostatecznie zainteresowałoby to czytelnika, do jakiego najprawdopodobniej trafi i czy warto zamieścić to tutaj. Cały list był niewątpliwie napisany w oberży, gdzie doktor skrył się w tym celu. List następny pisany był już w mieście.
O 9:30 wyjechałem z miasta do oberży, gdzie spędziłem ostatnią noc i wróciłem dopiero dziś o 1:00 po południu. Na stole znalazłem list skreślony ręką pastora Jenningsa. List nie przyszedł pocztą. Powiedziano mi, że przyniósł go służący pastora. Dowiedziawszy się, że wracam dopiero dziś i że nikt nie umie wskazać mego adresu, był bardzo zakłopotany i powiedział, że miał polecenie od swego pana, by nie wracać bez odpowiedzi. Otworzyłem list i przeczytałem. Szanowny doktorze, wróciła w niecałą godzinę po pana odejściu. Mówi, wie o wszystkim, co się wydarzyło. Wie wszystko. Zna pana, jest wściekła i okrutna. Miota obelgi, zna każde słowo, które napisałem, które piszę. Obiecałem panu, więc przesyłam list, ale czuję się bardzo, bardzo źle. Jestem znękany i rozproszony. Zawsze szczerze oddany panu Robert Linder Jennings. Kiedy to przyszło? Zapytałem. Wczoraj wieczorem koło 11:00. Służący potem wrócił, a dziś był już 3 razy. Ostatnio z godziny temu. Otrzymawszy taką odpowiedź, za kilka minut jechałem już do Richmond zobaczyć się z pastorem Jenningsem. Notatki w jego sprawie miałem przy sobie. Jak widać, bynajmniej nie byłem zrozpaczony z powodu przypadku pastora Jenningsa. Sam pamiętał i stosował, choć całkiem mylnie, zasadę rządzącą wszystkimi takimi przypadkami, którą wykładam w swej medycynie metafizycznej. Miałem zamiar zastosować ją na serio. Byłem dogłębnie zainteresowany i niezmiernie pragnąłem zobaczyć go i zbadać właśnie w obecności jego nieprzyjaciela. Podjechałem do mrocznego domu, wbiegłem po schodach i zapukałem. Drzwi otworzyła po chwili wysoka kobieta w czarnych jedwabiach. Wyglądała źle, jak gdyby dopiero co płakała. Skłoniła mi się, wysłuchała moich pytań, ale nic nie odpowiedziała. Odwróciła się, wyciągając rękę w stronę 2 mężczyzn, którzy schodzili ze schodów. Przekazawszy im w ten sposób moją osobę, zniknęła w bocznych drzwiach, zamykając je za sobą. Natychmiast zwróciłem się do człowieka, który był najbliżej holu, ale gdym teraz znalazł się blisko niego, zdrygnąłem się, ujrzałem, że ma obie dłonie we krwi. Cofnąłem się nieco, on zaś schodząc po schodach, powiedział tylko cichym głosem. Służący jest tutaj, proszę pana. Służący zatrzymał się na schodach, zmieszany i oniemiały na mój widok. Wycierał ręce w chustkę, która była przesiąknięta krwią. Co to jest, Jones? Co się stało? Zapytałem. Ogarnęło mnie okropne podejrzenie. Poprosił mnie na górę do przedpokoju. Znalazłem się momentalnie koło niego. Blady, ze zmarszczką na czole, oznajmił mi rzecz straszliwą, którą w połowie już odgadłem. Jego pan odebrał sobie życie. Poszedłem wraz ze służącym na górę do pokoju. Trudno mi opisać to, co tam ujrzałem. Poderznął sobie gardło brzytwą. Była to straszna rana. 2 mężczyźni położyli go na łóżku. Jak wskazywała ogromna kałuża krwi na podłodze, tragedia dokonała się w pewnej odległości między łóżkiem a oknem. Jeden dywan leżał przy łóżku, drugi pod toaletą. Reszta podłogi była odkryta, bowiem, jak stwierdził służący, pan jego nie lubił dywanów w sypialni. Na straszną podłogę tego mrocznego, ponurego pokoju jeden z ogromnych wiązów rzucał przesuwający się zwolna cień. Skinąłem na służącego i razem zeszliśmy na dół. Z holu skręciłem do wyłożonego staromodną boazerią pokoju, gdzie wysłuchałem wszystkiego, co służący miał do powiedzenia. Nie było tego wiele. Z pańskich słów i wyrazu twarzy, gdy pan odjeżdżał poprzedniego wieczora, poznałem, że uważa pan mego pana za poważnie chorego. Pomyślałem sobie, że może obawia się pan jakiego ataku albo coś w tym rodzaju. Zastosowałem się więc bardzo ściśle do pańskich wskazówek. Siedział do późna, chyba do 3:00. Nie czytał ani nie pisał, tylko dużo mówił do siebie, ale nie było w tym nic niezwykłego. Mniej więcej o tej godzinie pomogłem mu się rozebrać i zostawiłem go w pantoflach i szlafroku. Powróciłem cichaczem po jakiejś pół godzinie. Był w łóżku całkiem rozebrany, a na stoliku nocnym paliły się 2 świeczki. Gdy wszedłem, oparty był na łokciu i patrzył w drugi koniec łóżka. Zapytałem go, czy nie potrzebuje czego. Odparł nie. Nie wiem, czy to z powodu tego, co mi pan powiedział, czy też trochę niezwykle się zachowywał, niepokoiłem się bardziej o niego tej nocy.
Po pół godzinie, albo może trochę później, znowu poszedłem na górę. Nie usłyszałem już, żeby mówił jak przedtem. Uchyliłem trochę drzwi. Obie świece były zgaszone, co było niezwykłe. Miałem ze sobą świece z sypialni, więc wpuściłem trochę światła, rozglądając się ukradkiem. Zobaczyłem, że siedzi na krześle koło toalety, znowu ubrany. Odwrócił się i spojrzał na mnie. Pomyślałem, że to dziwne. Wstał, ubrał się, zgasił świecę, żeby tak siedzieć w ciemności. Ale znowu zapytałem go tylko, czy może jestem potrzebny i znów odpowiedział nie. Tym razem dosyć ostro. Zapytałem, czy mogę zapalić świecę, a on odparł, zrób jak chcesz, Jones. Więc nie zapaliłem i kręciłem się po pokoju. Wtedy spytał, powiedz mi prawdę, Jones. Czemuś znowu przyszedł? Czyś słyszał, że ktoś przeklina? Nie, panie, odparłem, zastanawiając się, co miał na myśli. Nie, powtórzył za mną. Oczywiście, że nie. Więc powiedziałem, czy nie byłoby dobrze, żeby pan poszedł spać? Już piąta. A on odparł tylko, rzeczywiście, dobranoc, Jones. Więc wyszedłem, proszę pana, ale za niecałą godzinę znowu przyszedłem. Drzwi były zamknięte, ale mnie usłyszał i spytał, jak mi się zdawało, z łóżka, czego chcę i prosił, żebym mu więcej nie przeszkadzał. Położyłem się i trochę zasnąłem. Kiedy się znowu wzbudziłem, musiało być między 6 a 7. Drzwi były ciągle zamknięte, nie odpowiadał zupełnie, więc nie chciałem go niepokoić i pewny, że śpi, nie zaglądałem aż do 9. Miał zwyczaj dzwonić, gdy chciał, żebym przyszedł, a nie wyznaczył mi żadnej godziny, żeby go budzić. Zapukałem bardzo leciutko, nie otrzymawszy odpowiedzi, czekałem dłuższy czas, przypuszczając, że jeszcze śpi. Dopiero około godziny 11 zacząłem się niepokoić o niego na dobre, bo jak pamięcią sięgnę, nie wstawał nigdy później niż o 10:30. Nie było odpowiedzi. Stukałem i wołałem, ale ciągle nie odpowiadał. Nie mogąc sam wyłamać drzwi, zawołałem ze stajni Tomasza i razem je wyważyliśmy. Znaliśmy go w tym strasznym stanie, w jakim pan go widział. Jones nie miał nic więcej do powiedzenia. Biedny pastor Jennings był bardzo dobry i uprzejmy. Lubili go wszyscy. Widziałem, że służący był bardzo wstrząśnięty. Tak więc, przybity i wzburzony, opuściłem ten okropny dom pod ciemnym baldachimem wiązów i mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę go oglądał. Gdy piszę do ciebie, czuję się jak człowiek na pół zbudzony ze strasznego i dręczącego snu. Wiem jednak, że to prawda. Jest to historia procesu działania trucizny. Trucizny pobudzającej wzajemne oddziaływanie ducha i nerwów. Paraliżującej tkankę, która oddziela owe pokrewne funkcje zmysłów zewnętrznych i wewnętrznych. W ten sposób spotykamy dziwnych przyjaciół. W ten sposób śmiertelni z nieśmiertelnymi zawierają przedwczesną znajomość. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski. Muzyka Błażej Lindner, Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.